Hej kochani, z tej strony Emilka i witam Was bardzo serdecznie na kanale Pop Skład. Dzisiaj niestety przychodzę do Was z mało przyjaznym tematem, ale stwierdziłam, że warto go omówić, ponieważ jest o nim bardzo głośno ostatnio w internecie oraz dotyczy obsady pewnego bardzo popularnego serialu, a właśnie o tym jest ten kanał. I będzie on dotyczył obsady serialu Glee. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym tygodniu po raz kolejny pożegnaliśmy członka tego musicalowego serialu, a mianowicie tym razem jest to Naya Rivera, która odgrywa rolę Santany Lopez. I zaczynają krążyć pewne pogłoski o tym, że na obsadę Glee padła pewna klątwa, która sprawia, że zarówno członkowie obsady, ale również ekipy umierają w dziwnych okolicznościach w bardzo młodym wieku. Ja oczywiście żadną klątwę nie wierzę, aczkolwiek jest to rzeczywiście bardzo ciekawy i nieszczęśliwy przypadek i właśnie dzisiaj chciałam Wam o tym tutaj opowiedzieć, jak umarli członkowie obsady Glee. Wszystko zaczęło się od Corego Monteitha, który odgrywał główną rolę męską w serialu Finna Hudsona. Zmarł on w 2013 roku 13 lipca. Ta data jest dosyć ważna, ponieważ tego dnia również coś się stało związanego z obsadą Glee. Został on znaleziony w swoim pokoju hotelowym martwy, a powodem śmierci było przedawkowanie alkoholu i narkotyków. Wiadomo, że Corey rzeczywiście miał problemy z uzależnieniem od wielu lat i był wiele razy na odwyku. Jest to jedyna osoba, która zmarła podczas trwania serialu i niestety jego postać również musiała być uśmiercona, co spotkało się z wielką rozpaczą zarówno za aktorem, jak i za postacią widzów tego serialu. Ale jednak największej żałobie była główna aktorka, która odgrywała rolę Rachel Berry, ponieważ Lea Michele była wtedy jego narzeczoną. Kolejny tragiczny los spotkał Marka Salinga, który odgrywał rolę Paka, najlepszego przyjaciela Fina. Od lat było wiadomo, że Mark miał problemy z prawem. Na początku jego partnerki osądzały go o znęcanie się seksualne, a potem miał problemy z pornografią dziecięcą, którą przechowywał, co zostało potem potwierdzone. Niestety nie doczekał się wyroku, który miał paść w 2018 roku, ponieważ 30 bodajże stycznia popełnił samobójstwo poprzez powieszenie się. Co ciekawe, Salling był byłym chłopakiem Nayi Rivery, o której zaraz będzie mowa. Około tydzień temu dowiedzieliśmy się o zaginięciu Nayi Rivery, która odgrywała rolę Santany Lopez. Wiadomo, że pływała wtedy ze swoim 4-letnim synkiem na jeziorze, ale niestety po kilku godzinach dziecko zostało odnalezione same na łodzi, twierdząc, że mama nie wróciła po tym pływaniu. Na początku została uznana za zaginioną, jednak dokładnie 13 lipca, czyli w 7. rocznicę śmierci Corego Monteitha, jej ciało zostało odnalezione i ostatecznie została uznana za zmarłą. Fani Nayi podejrzewali nawet, że aktorka popełniła samobójstwo, ponieważ w ostatnim poście na swoim Instagramie cytowała tekst piosenki Eminema, w której jest mowa o matce, która tonie na oczach dziecka. Ostatecznie policja to wykluczyła i Naya zmarła prawdopodobnie ratując swojego synka, nie mając już siły uratować siebie. Ostatnią ciekawostką związaną z jej śmiercią jest to, że jedną z piosenek, którą śpiewała w Glee, było If I Die Young. I czemu tu mowa o jakiejś klątwie, skoro z obsady Glee zmarły tylko 3 osoby? Otóż owa klątwa miałaby również uwzględniać członków ekipy tego serialu. 3 miesiące po Corym Monteithie zmarł asystent reżysera Jean Fuller. I powód jego śmierci jest również dosyć nietypowy, jak na dosyć młodą osobę, bo po prostu zmarł w śnie. Zaś rok później zmarła Nancy Moss, która również była zaangażowana w produkcję serialu Glee. I powód jej śmierci jest jeszcze dziwniejszy, ponieważ utopiła się w wannie. I to już tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy oglądaliście Glee, czy będziecie tęsknić za aktorami, których nie ma już niestety wokół nas. Przyznam, że mi byłoby teraz bardzo ciężko włączyć od nowa ten serial i go oglądać, bo jednak 3 aktorów to już trochę za dużo. Jednak bardzo lubiłam ten serial, jest mi bardzo przykro, było mi okropnie źle, gdy dowiedziałam się o zaginięciu Nayi, a potem o jej śmierci. Nie jestem w stanie oglądać odcinka, w którym ginie Finn, a tak naprawdę Corey, więc... No ciężko by było jednak oglądać serial z wiadomością, że już 3 aktorów w nim nie żyje.
W każdym razie mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał mimo tego niezbyt przyjemnego tematu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku już bardziej wesołym. Więc to jeszcze na dzisiaj i hejka!